Zanim zaczniemy, łapcie arta od Klaudii. Styl rysowania kojarzy mi się z Don't Starve. Naprawdę śliczny. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Portale. Miejsca, w których granica ze światem duchów jest na tyle cienka, że są one w stanie przedostawać się do naszego świata. Mogą być wszędzie, lecz jak je rozpoznać? Portale najczęściej pojawiają się w lustrach lub monitorach, miejscach zdolnych odbijać nasz świat. Rzecz jasna, nie mówimy tu o każdym lustrze, lecz o całkowicie skrajnych przypadkach. Powiedziałbym nawet, iż 90% luster naszego świata jest czysta. Jednak zawsze pozostaje 10%. Z monitorami jest tak samo. Jednak w jaki sposób to rozpoznać? Miejsce portalu przewiewa wiatr również z drugiej strony. Szklana powłoka nie wypuszcza go na zewnątrz, lecz z tego powodu powłoka, wewnątrz której znajduje się portal, będzie znacznie zimniejsza od jej czystej bliźniaczki. W momencie wychodzenia przez niego obcej istoty, miejsce, w którym wychodzi, przestanie odbijać nasz świat. Wiecie, jakby coś w niej stanęło. Będzie to wyglądać jak ciemna plama, która rozrośnie się, po czym zniknie. Rzecz jasna, jest niemal zerowa szansa na to, że coś wyjdzie przez portal, gdy właśnie w niego patrzysz. Chyba że jest niezwykle złe i potężne, przez co nie obawia się zrzucenia z powrotem. Kolejną oznaką portalu może być jego niezwykła czystość. Wiem, wystarczy umyć lustro. Jednak w przypadku portalu odciski palców czy podobne im niedoskonałości po pewnym czasie znikną. Przypomina to przechodzenie przez zakurzoną zasłonę. Jeśli wbiegniesz w brudny materiał, ślady brudu zostaną na tobie. Portale jednak nie występują jedynie w powierzchniach odbijających. Ściany również mogą być nimi obdarowane. W owych przypadkach materiał ścienny może pleśnieć, jak i wyniszczać się lekko. Musimy jednak pamiętać, iż nigdy nie będziemy mieć pewności co do położenia portalu. Portalami mogą być całe domy, a nawet miasta. Tymczasem jednak mówił do was kot. Teraz zwijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.